witam Was serdecznie na 27. Międzynarodowym Festiwalu Komiksów i Gier, który odbywa się za mną w Atlas Arenie, do której już za chwilę się udamy. Jabłko Adama wita Was na 27. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Za mną jest scena główna Atlas Areny, na której już za chwilę odbędzie się pokaz cosplayu. A, to jest mój raj! Jak widzicie, noszę czapkę Poro, więc jest zarąbiście. Dużo pozytywnych ludzi, dużo pozytywnej energii. Pierwszy tego typu festiwal odbył się 2 lutego w Kielcach, a następny już miały miejsce w Łodzi. Co jakiś czas festiwal niestety zmienia nazwę i jego atutem w sumie zawsze był międzynarodowy konkurs na krótką treść komiksową, na krótki jakiś tam komiks. Powoli bodajże też już od tego się odchodzi. Zaczynają królować gry, tak na dobrą sprawę. Za moimi plecami znajduje się płyta główna Atlas Areny, na której odbywają się Mistrzostwa Polski LoL'a i CS'a. Trzeba swoje odstać w kolejce i można sobie pograć w różne ciekawe tytuły. My na stanowisku Hyperbooka odparliśmy atak dronów. Tutaj na górze można sobie kupić komiksy zarówno stare, jak i nowe. Jest wiele stanowisk, przyjechali różni wystawcy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Warto przyjechać, jest miła, pozytywna atmosfera. Można sobie tutaj kupić różne ciekawe gadżety z mangi, anime, komiksów i gier.
Mam nadzieję, że udało się przygotować jakiś ciekawy materiał.